na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiecki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? No w rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi, bojownicy ruchu oporu, wzywają pana. Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Spokojnie. Już idę. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Chodźmy. Zaraz będę. Czego potrzeba? Dobra. Zaraz będę. Hej! O nie! Jaki wielki, zły niedźwiedź! Ja też to atakuję! Rozwieci? Strzelajcie u niego! Nie! Zadanie poboczne wykonane. Mów! Inaczej się nie da! Zajęta jestem! Bierz ich! Byle szybko. Mam ich na muszce! Wszyscy co? My ich zabiliśmy. Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Aha, wygląda bezpiecznie. Dobra. Иде. И что именно мы ищем? Какого-то умника. Ученого, что ли? Здесь? В этой глухомане? Спокойнее! Схемся! Войтек, ратуй! Przykro mi. Już idę. Osłona zawsze się przyda. Idę. To się może przydać. Chodźmy. Lepiej się schowam. O, patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Oni kogoś szukają. Rozwieci? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. Słucham. Idę.
pomóc w czymś? Już idę. Wygląda bezpiecznie. Jeden, dwóch, może więcej. Gotowi. W porządku. Słucham. Liczy się każdy strzał. Tak jak uczył mnie Janek. Szykujcie się! Mam ich na łóżce! Wojtek, ratuj! Jesteśmy coraz lepsi! Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Lepiej się schowam. Zaraz będę. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Już idę. Jasne. Zaraz będę. Aaaa! Pomocy! Tutaj! Kryj się! Ognia! Spokojnie! Wyśpiesz ich! Bohater zdobył nową rangę! Wojtek, ratuj! Yes. Bierz ich, Wojtek! Atakują mnie! Liczy się każdy... Do nogi! Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie, wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedzcy żołnierze. Przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi, w okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Co teraz? Dobra. Chodźmy. Idę. Chodźmy. Zaraz będę. Выдайте профессора! Мы знаем, что вы его прячете! Не знаем жадного профессора! Ostrożnie! Nie musicie tego robić! Dajcie nam spokój! Oni nie słuchają! Wojtek, ratuj! Wychodzi sobie? Nie, nie wychylaj się! Czym sobie na to zasłużyliśmy? Natychmiast! Strzelają! Jednostka uzyskała status weterana. Chwilowo to wszystko! Idę. Dam sobie radę. Już idę. Wygląda bezpiecznie. Czego potrzeba? Tam są wrogowie! To ich załatwi. Idę. Неподчинение будет сурово наказываться. Повстанцы будут расстреливаться на месте. Спокойно. Сидята. Лучше каждый стрел.
Dobra. Przytulnie. Widzę rozwietów! Ha? Posiłki! Strzelają! Tak jak uczył mnie Janek. Zajęta jestem! Bohater stanął na obronkę. Już idę. Gotowi. Wychodzimy! Pomóc w czymś? Lepiej się schowam. Zaraz będę. Już idę. Zadanie główne wykonane. Anna. Tato. Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić. Ja w lesie. Przepraszam. Tato, ja... Ja... Раз вы не хотите выдавать нам профессора Дыбовски, мы сами его найдем. Перевернуть здесь все! Найти профессора! Bądź cicho i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Dybowskiego? Tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Co to? Wszyscy do mnie! Teraz! Brońcie się! Nowe zadanie główne. Jeszcze nie. We wsi nadal są rozwieci. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju? Dalej, pomóżmy mieszkańcom wsi! Wygląda bezpiecznie. Idę. Osłona zawsze się przyda. Ja się nimi zajmę! Lepiej się schowam! Spokojnie! Tak jak uczył mnie Janek! Obręczę cię! Załóżcę! Posiłki! Bierz ich! Ognia! Spokojnie! Jednostka uzyskała status weterana! Atakują mnie! Natychmiast! Do środka! Ha? Aha! Mam ich na łóżce! Kolorują! Przykro mi. Bierz ich, Wojtek! Ja się nie zajmę! Mów! Inaczej się nie da! A strzelają! Mam ich na łóżce! Straciliśmy oddział. Inaczej się nie da! Spokojnie! Udało się! Zaraz będę! Aha! Wygląda bezpiecznie! Idę!
Zaraz będę. Dobra. Idę. Lepiej się schowam. Zaraz będę. Nie wychylać się! Co ich załatwi? Na razie sobie tu poradzimy. Ktoś we wsi może jeszcze potrzebować twojej pomocy. Czemu twój ojciec podał się za tego profesora? Może chciał ich wywieźć w pole. Chyba nie wiedzą, jak ten profesor wygląda. Aha, to miałoby sens. Już idę. Chodźmy. Idę. To ruch oporu. Musimy im pomóc. Dobra. Byle szybko. Idę na pomoc. Ja się nimi zajmę. Bierz ich. Liczy się każdy strzał. Do wiary. Dziewczyna uratowała nam tyłki. Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział. My tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra. A potem zaatakowali rozwieci. Piotr Kos to mój ojciec. Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia! Słucham. Wystarczy mi to, co mam. Wygląda bezpiecznie. Nie bardzo wiem, jak tego używać. Zaraz będę, jeśli to coś da. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Już idę. Chodźmy. Wygląda bezpiecznie. Osłona zawsze się przyda. Nie pokazywać się! To ich załatwi. Ja się nimi zajmę. I raz. Да черт возьми! Давайте дождемся подкрепления! Дженки, было близко. То не конец, ходьмы! Нам тут нужна подмога! За ними! Blisko. Co tu robili ci dranie?
Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne. Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże! On nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Co teraz? Co teraz robimy? Chodźmy! Granaty! Bierzemy! Ha? W drodze! Granaty gotowe! Co robimy? Chowam się! Aha. Dobra. Wygląda bezpiecznie. Chodźmy! Jasne. Jeśli to coś da... Zaraz będę! Gdzie teraz? Zabieramy granaty! Granaty gotowe! Mech! Nie zbliżać się! Obrzuć go granatami! Staraj się trafić go od tyłu! Ma tam słabszy pancerz! Tak, mów! Się przyda. A, rozwieckie łajdaki! Wygląda bezpiecznie. Bronić wsi! Co ich załatwi? Zdobył nową rangę. Tylko szybko! Słuchamy! Odeprzeć atak! Ilu ich tam jeszcze jest? Oby niewielu. Miejmy nadzieję. Wystarczy mi to, co mam. To jeden... Działa przeciwmechowe załadowane. Lepiej się schowam. Chodźmy. Jeden, dwóch, może więcej. Ja się nimi zajmę. Nadchodzi szybko. Pomożemy wam! Szybko! Coś tu planuję! Biegiem! Zajęta jestem! Mam ich na nóżce! Atakują nas! Ostrożnie! Bierz ich, Wojtek! Rzucam granat! Status weterana. Straciliśmy oddział. Jednostka uzyskała status weterana. Tylko szybko! Mamy duże straty. Lepiej wróćmy do wsi. Może ktoś do nas dołączy. Dobra. Tam jest CKM! Ostrożnie! Frontalny atak wystawi nas prosto pod ogień wroga! Ratunku! Pomocy! Co się stało? Tam! Zaatakowali nasze gospodarstwo! Tata i inni strzelają z okien, ale trzeba im pomóc! Biegnij do wsi! My spróbujemy coś poradzić! Nowe zadanie poboczne! Tu mnie nikt nie znajdzie! Szybciej!
chodźmy. Co jest? Oczywiście. Co teraz? Zaraz będę. Tu jest jakiś cholerny rozwiet. Wygląda bezpiecznie. Walczcie, tchórze! Trzymajcie się! Nic im nie robimy! Tak? No trzymaj! Jazda, jazda! Wysadzić coś? Dobra. Aha. Osłona zawsze się przyda. Inaczej się nie da. A! Rozwieckie łajdaki! Tutaj! Idę. Wygląda bezpiecznie. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Nie bardzo wiem, jak tego używać. Chodźmy. Zaraz będę. Dobra. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają! Te mechy niszczą budynki! Dalej, musimy im jakoś pomóc! Nowe zadanie główne. Słuchamy! Zrozumiano! Czego potrzeba?